Rozważania o umyśle. Błędy materialistów w badaniu relacji umysł-mózg. Nie tożsamość. Uznanie, że zjawiska mentalne i fizyczne są tożsame, czyli identyczne, prowadzi do sprzeczności, gdyż samo podjęcie badań nad relacją między nimi zachodzącą wymaga ich rozróżnienia. Twierdzenie o tożsamości tych zjawisk jest zatem fałszywe. Korelacja rzeczywista Samo współwystępowanie zjawisk nie dowodzi ich powiązania, gdyż badanie korelacji opiera się na indukcji, to znaczy sprawdzaniu, czy zjawisku mentalnemu, jakiego doświadcza w danym momencie badany, towarzyszy jakieś zjawisko fizyczne w jego mózgu. Wniosek o istnieniu korelacji rzeczywistej jest oparty na przeświadczeniu, że skoro wykonaliśmy tyle a tyle badań w pewnym zakresie czasu, gdzie zdarzeniom mentalnym towarzyszyły zawsze bądź często zjawiska fizyczne, to musi istnieć między nimi realny związek. Tymczasem znamy wiele mocno skorelowanych ze sobą zjawisk w świecie, w przypadku których zawieszamy sąd o realnym związku bądź zupełnie go odrzucamy. Na przykład występuje mocna korelacja między samobójstwami przez powieszenie w latach 1999-2009 a wydatkami Stanów Zjednoczonych na naukę, albo między spożyciem margaryny w latach 2000-2009, a ilością rozwodów w Maine. Twierdzenie o korelacji realnej nie jest zatem niepodważalne. Korelacja całkowita. Trudno nam na ten temat określić, czy współwystępowanie zjawisk mentalnych i fizycznych jest całkowite czy tylko partykularne. To znaczy, czy istnieją jakieś zjawiska mentalne niewystępujące ze zjawiskami fizycznymi i czy istnieją jakieś zjawiska fizyczne niewspółwystępujące ze zjawiskami mentalnymi. Twierdzenie o korelacji całkowitej jest zatem nieuprawnione. Związek przyczynowo-skutkowy. Współwystępowanie zjawisk nie świadczy o zachodzącym między nimi związku przyczynowo-skutkowym. Taki związek może występować, lecz nie musi. Jeśli wywołanie zjawisk mentalnych pociąga za sobą zjawiska fizyczne, zaś wywołanie zjawiska fizycznego pociąga za sobą zjawiska mentalne, to należy uznać, że zarówno przyczyną zjawisk mentalnych mogą być zjawiska fizyczne, jak przyczyną zjawisk fizycznych mentalne. Co więcej, oba rodzaje zjawisk mogą być przejawem jakiegoś procesu wyższego stopnia, którego nie jesteśmy w stanie uchwycić intelektem. Może zachodzić między nimi podobny związek, jak na przykład między pamięcią, rozumem i wolą. Otóż, choć pojęcia te rozpatrujemy jako osobne rzeczy, w rzeczywistości mamy do czynienia z ich współuczestnictwem, gdyż wola pozbawiona rozumu nie posiada celu, rozum bez pamięci nie ma z czego wyciągać wniosków itd. Możemy mieć zatem do czynienia z komunią zjawisk, czyli ich współuczestnictwem, które nie wyłącza osobnego ich ujmowania. Twierdzenie zatem o tym, iż to mózg jest przyczyną zjawisk mentalnych, z odrzuceniem twierdzenia odwrotnego jest nieuprawnione. Przypomnienia: Mózg jest przedmiotem pola świadomości. Pojęcie mózgu dotyczy obiektu fizycznego wchodzącego w zakres naszego pola świadomości. Jeśli przyjmiemy zasadę, że skutki nie mogą być większe od przyczyn, to należy odrzucić twierdzenie, jakoby jeden z elementów naszego pola świadomości mógł być jej przyczyną. Innymi słowy, to, co postrzegane, nie może stanowić przyczyny samego postrzegania. Bycie i cel. Świadome procesy mentalne są powiązane z konkretnym indywiduum i związane są z tym, kim ono jest i są właśnie dla niego. O czym coś jest, zasadniczo ujawnia się w celu, do jakiego zmierza. Tak też gdy mówimy o nasieniu jabłoni, mówimy o nasieniu, które przemieni się w drzewo, na którym pojawią się jabłka, zawierające kolejne nasiona jabłoni. Gdy znamy cel, możemy odróżnić rozwój od degeneracji. Podobnie w przypadku człowieka, aby zdobyć pewną wiedzę o zjawiskach mentalnych, należy najpierw odróżnić zjawiska należące do istoty bycia człowiekiem i służące jego rozwojowi. Od takich, które prowadzą do degeneracji, co wymaga ich wartościowania. Bycie i postrzeganie. Nie da się odłączyć naszego istnienia i istnienia całego świata od postrzegania czy też świadomości. Próbując bowiem wyobrazić sobie, czy pomyśleć świat niepostrzegany, chcemy postrzegać niepostrzeganie, popadając w sprzeczność. Niektórzy wyobrażają sobie ciemność bądź tworzą myśl, mającą niejako przeczyć wszystkim myślom, jeśli chodzi o to, co się z nimi dzieje po śmierci. Jednak owa ciemność nie jest nicością, ale przedmiotem wyobraźni, ani też ta myśl nie jest odrzuceniem wszelkiego istnienia, skoro nie jest w stanie odrzucić istnienia samej siebie. Istnieje więcej zdań prawdziwych niż dowodliwych. Zgodnie z twierdzeniem o niezupełności, u podstaw każdego systemu wiedzy leżą zdania fundamentalne. Założenia, które nie mogą zostać dowiedzione na gruncie tego systemu. Jeśli bowiem na gruncie danego systemu udałoby nam się dowieść prawdziwości wszystkich jego twierdzeń, to paradoksalnie dowiedlibyśmy rzeczy odwrotnej, a mianowicie, iż jest on sprzeczny, a zatem fałszywy. Tak też niemożliwa jest teoria absolutna, która dowodziłaby wszystkiego, włączywszy w to samą siebie. Założenia Hupolepsis, leżące u podstaw naszej wiedzy, episteme, są mniemaniami czy też sądami prawdziwymi, ortodoksa, które wyznaczają określoną praktykę działań poznawczych, fronesis, oraz jej cel, telos. Byty wyższego rzędu. Istnienie bytu wyższego rzędu należy rozpatrywać nie ze względu na podobieństwo przedmiotowe. Czyli co do kompozycji ciała, atomów, kończyn, mózgu, komórek i tym podobnych, ale ze względu na podobieństwo podmiotowe, czyli co do władz umysłowych. Nie ma bowiem żadnych racji ku temu, by odrzucać istnienie intelektów wyższego rzędu, które posiadają ciała zupełnie innej natury, bądź nie posiadają ciał w ogóle. Człowiek najpierw poznaje formy zmysłowe, następnie tworzy ich obrazy, dzięki którym ostatecznie intelekt poznaje formy ogólne i w swoim poznaniu przechodzi od jednej rzeczy do drugiej, wyciągając wnioski z przyjętych zasad. Pojęcie zaś anioła wskazuje w uproszczeniu na bezcielesny intelekt, który zawsze aktualnie rozważa jakąś formę poznawczą. Ma dostęp do form ogólnych, gatunków czy rodzajów, dzięki którym poznaje wszystkie możliwe formy szczegółowe, indywidua. Nie przechodzi od jednej rzeczy do drugiej poprzez wnioskowanie, ale poznając zasadę, poznaje jednocześnie także wszelkie możliwe wnioski. Ten sposób myślenia o istotach wyższego rzędu stoi w sprzeczności z materializmem i jest obcy współczesnym badaniom nad ludzką świadomością, choć może być dla nich bardzo owocny. Pojęcia są związane z doświadczeniem. Znany jest przypadek neurobiolog Susan Berry, która we wczesnym dzieciństwie utraciła zdolność widzenia przestrzennego. W swojej działalności naukowej zajmowała się wiedzą na temat widzenia przestrzennego. W którymś momencie swojego życia podjęła eksperymentalną terapię, która przywróciła jej zdolność do widzenia przestrzennego. Po czym stwierdziła, że mimo iż posiada wszelką aktualnie znaną ludzkości wiedzę na temat widzenia przestrzennego, wiedza ta nie dała jej zrozumienia tego zjawiska, które przyszło dopiero po wyzdrowieniu. George Berkeley w obronie i wyjaśnieniu teorii widzenia podaje przypadek mężczyzny, który we wczesnym dzieciństwie zupełnie stracił wzrok i odzyskał go wiele lat później na skutek operacji oczu. Mężczyzna ten opisywał swoje wrażenia, mówiąc, że czuje, jakby wszystko dotykało jego oczu, i nie jest w stanie odróżnić od siebie przedmiotów, określić ich kształtów, rozmiarów czy odległości. Musiał się dopiero nauczyć poprawnego kojarzenia wrażeń dotyku z wrażeniami wzrokowymi. Mówił także, że każdy nowy przedmiot jest dla niego źródłem zachwytu, a przyjemność tak wielka, iż brakuje słów, by ją wyrazić. Przypadek ten jest argumentem za tym, że choć wada wzroku może widzenie przestrzenne uniemożliwiać, to pojęcia przestrzeni nabywamy w istocie poprzez zmysł dotyku. Informacja nie daje się wywieźć ani sprowadzić do materii. Materia stanowi nośnik informacji, i choć trudno mówić o istnieniu informacji, która nie została wcielona w żaden nośnik, to żadna informacja nie daje się sprowadzić do sposobu jej występowania. Pisząc te słowa, wcielam moje myśli w określoną sekwencję uderzeń palców w klawiaturę komputera, następnie sekwencja ta jest zamieniana w impulsy elektryczne i wreszcie w określony układ pikseli na ekranie. Mógłbym te słowa wypowiedzieć na głos, przez co dostępne byłyby pod postacią drgań cząsteczek powietrza. Mógłbym je także zapisać długopisem na kartce papieru, która stałaby się jej nośnikiem. Ale informacja zawarta w tych słowach nie daje się sprowadzić ani do klawiszy, ani do impulsów, ani do pikseli, ani do drgań cząsteczek, ani do papieru czy tuszu. To, co wspólne tym środkom wyrazu, to nie poznawalna zmysłowo materia, ale rozpoznawalna intelektem forma – o ile jednak łatwo opisać podobieństwo między słowami na papierze i na ekranie, tak trudniej opisać podobieństwo zachodzące między drganiami cząsteczek powietrza a sekwencją uderzeń palców. Dobrym przykładem jest tutaj także DNA, które składa się zarówno z materii, jak i informacji. Jednak to nie materia konstytuuje w tym przypadku informację, lecz informacja materię, gdyż informacja ta sprawia podział komórkowy i ustala określone, bardzo różnorodne funkcje komórek kości, skóry, żył, włosów, organów itd., budując w czasie i przestrzeni organiczne ciało. O ile fizyczną strukturę DNA poznajemy przy pomocy zmysłów, tak to, co w nim najistotniejsze, a mianowicie informację, czy też określony język, poznajemy przy pomocy intelektu. W obliczu tego, co powiedziano, trudno utrzymywać, by informację można było wyprowadzić z materii bądź do niej ją sprowadzić.